3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, witam Państwa po weekendowej przerwie. Zapraszam na kolejne równo 1700 wydanie Nocnych Świateł, a więc mamy mały jubileusz. Jak zwykle przez najbliższe 2 godziny będziemy razem, bo Nocne Światła od poniedziałku do czwartku o tej właśnie porze rozpoczynamy i program trwa 2 godziny. 120 minut należy do nas, najbliższe. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, zaś na Facebooku, tam gdzie zwykle od blisko 11 lat, forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla Państwa, dla słuchaczy Nocnych Świateł, pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, cykl Echa Historii, rozkaz zabić Pileckiego. Gośćmi Państwa i moimi będą autorzy filmu Kryptonim Klasztor, Dopaść Pileckiego. Jest z nami Tadeusz Płużański, historyk, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek o żołnierzach niezłomnych i komunistycznych prześladowaniach i prezes Fundacji Łączka, także współscenarzysta tego filmu. Witam Cię, Tadeusz, dobry wieczór. Witam serdecznie. Dołączy do nas także za chwil parę reżyser i współscenarzysta tego filmu Jarosław Mańka, również historyk, dziennikarz, publicysta, twórca filmów dokumentalnych. O Witoldzie Pileckim i o tym, dlaczego UB chciało tak bardzo go dopaść, będziemy dzisiaj rozmawiać, ale zacznijmy może od tego, od życiorysu Witolda Pileckiego, no bo trzeba spojrzeć, dlaczego UB tak bardzo chciało dopaść Pileckiego. Może spójrzmy na tę jego działalność jeszcze sprzed II wojny światowej, żeby poszerzyć spektrum wiedzy o tej osobie, jeżeli ktoś może ma mniejszą wiedzę niż powszechnie to się wydaje. Halo, halo? Tak, tak. Tadeusz, jeśli mógłbyś opowiedzieć trochę o Witoldzie Pileckim jeszcze z tych czasów przed II wojną światową. Kim on był? Dlaczego ta postać dla UBECji, dla komunistów była tak bardzo ważna? Kim on był, że oni tak bardzo próbowali go dopaść, a wręcz, krótko mówiąc, zabić? No właśnie, Witold Pilecki to jest postać z jednej strony typowa, jeśli chodzi o jego pokolenie wyrosłe z zaborów, wyrosłe z tęsknoty za Polską wolną, niepodległą. Urodzony w 1901 roku w Ołońcu, czyli na zesłaniu w Karelii, tam rodzina została wysłana po powstaniu styczniowym, jednym z najważniejszych polskich powstań antyzaborczych, antyrosyjskich. No i tam wzrastał, ale wzrastał oczywiście w duchu polskim, w rodzinie polskiej, w polskich wartościach. Szczególnie matka bardzo mocno wpajała w niego te pojęcia, które znamy jako słynną polską triadę Bóg, honor, ojczyzna. On właśnie wychowywał się w takim domu, w takim duchu. Na Sienkiewiczu, na polskiej literaturze niepodległościowej, na polskiej literaturze pięknej. No i siłą rzeczy był tą polskością przepełniony. To nie były tylko czcze hasła, tylko wartości, zgodnie z którymi żył, funkcjonował, zgodnie z którymi też potem działał przeciwko Niemcom i przeciwko Sowietom. No i za te wartości ostatecznie, jak wiemy, niestety oddał życie. Także życiorys z jednej strony typowy dla polskiej rodziny, dla Polaka urodzonego właśnie w polskiej rodzinie pod zaborami. Natomiast w toku jego doświadczeń, jego działalności okaże się, że jest to postać wyjątkowa, jest to postać, która wyróżnia się spośród innych żołnierzy, których dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi czy też niezłomnymi, przez swoje, czy też dzięki swoim talentom, dzięki swoim doświadczeniom, dzięki swoim
dzięki swojemu światowi wartości właśnie, w którym żył, a który promieniował na innych, a nawet starał się swoich prześladowców tym światem wartości zarazić. To oczywiście się nie udało, natomiast on żył w przekonaniu, że to właśnie siłą ducha, siłą jego polskości uda mu się zwyciężyć zło. To się udało w przypadku jego działalności antyniemieckiej. Wiemy, że ochotnik do Auschwitz, prawda, człowiek, który dobrowolnie poszedł do niemieckiej fabryki śmierci, żeby być tam 2 lata, 7 miesięcy i uciec stamtąd. Natomiast w przypadku komunistów podporządkowanych Sowietom to już się niestety nie udało. Z Rakowieckiej, tam gdzie był prześladowany, tam gdzie został przetransportowany po aresztowaniu w roku 1947, już się nigdy nie wydostał. Został wywieziony takim konnym wózkiem po zamordowaniu go 25 maja 1948 roku i prawdopodobnie zrzucony do bezimiennego dołu na Powązkach Wojskowych na tak zwanej Łączce. Natomiast no, rzeczywiście jest to życiorys pełen takiej głębokiej wiary w Polskę, wiary w Boga. Wzór do naśladowania, jak sądzę, dla kolejnych pokoleń Polaków. I no, tylko żal, że ta postać Witolda Pileckiego ma być dzisiaj wykreślona z podręczników szkolnych, z programów nauczania. Mam nadzieję, że to się nie uda, że to jednak nie przejdzie. Natomiast takie są zakusy, takie są plany, żeby obecne władze, obecne kierownictwo resortu edukacji wykreśliło Pileckiego z nauki historii, tak żeby polska młodzież nie poznała tej niezwykłej postaci. No i to by była oczywiście wielka, to byłby wielki błąd, wielka porażka nas wszystkich, tak? Mam nadzieję, że do tego nie dopuścimy. Natomiast no właśnie on powinien promieniować na polską młodzież, też powinien być takim, że tak powiem, naszym produktem, przepraszam za słowo, eksportowym. Witold Pilecki to jest właśnie bohater uniwersalny, ale też arcypolski, który może pokazać światu, jak można było niezłomnie walczyć z oboma totalitaryzmami, czyli niemieckim i sowieckim, i jak można było właściwie samotnie tę walkę prowadzić, tę walkę, która była właśnie charakterystyczna dla polskiego pokolenia, które musiało od 1939 roku, od września, stawić czoła dwóm totalitaryzmom. Wiemy, że Rotmistrz Pilecki jest, to po wielkich bojach też się stało, ale udało się, jest bohaterem Europy, jest bohaterem uznanym przez Parlament Europejski jako człowiek, który walczył niezłomnie z dwoma totalitaryzmami i de facto tę walkę, mimo że właśnie poległ, że został zamordowany z decyzji tego drugiego okupanta sowieckiego, to tę walkę jednak ostatecznie wygrał i dzisiaj właśnie jest traktowany jako bohater nie tylko polski, ale też bohater europejski, chociaż rzecz jasna lewica, czy też bardziej może komuniści, tak, bo to są różne pojęcia, powinniśmy to rozróżniać, nie uznają wysiłku, walki, doświadczenia, niezłomności Pileckiego i to się objawia zarówno w Polsce, właśnie w tych próbach zakazania Pileckiego, wykreślenia go z podręczników szkolnych, jak i w działalności międzynarodówki komunistycznej, która nie uznaje właśnie tego, że Pilecki jest bohaterem
Europy, bohaterem walki z dwoma totalitaryzmami. Co ciekawe, ten dzień, który jest jemu dedykowany, to jest 25 maja 1948 roku, kiedy właśnie został zamordowany strzałem w tył głowy w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie z rąk starszego sierżanta UB Piotra Śmietańskiego, etatowego kata Mokotowa. No, trzeba dodać tutaj, że profesor Michael Richard Foote uznał Witolda Pileckiego za jedną z sześciu najodważniejszych osób działających w europejskim ruchu oporu. Ale skoro tutaj już poruszyłeś, Tadeuszu, ten wątek rugowania, prób rugowania tak wybitnej postaci, tak wielkiego bohatera, jakim jest Witold Pilecki, no to również pamiętajmy o tym, że jest próba wyrugowania tych lektur, na których się wychował, i ich autorów, między innymi wspomnianego przez ciebie Henryka Sienkiewicza, który pisał ku pokrzepieniu serc polskich po to, żeby Polska się odrodziła, i na tym właśnie wychowywał się między innymi nasz bohater dzisiejszy, Witold Pilecki, bohater wojny 1920 roku z Sowietami, zdobywca Grodna, bohater wojny polskiej 1939 roku. Natomiast sam film, którego tytuł brzmi Akcja Klasztor, Operacja Klasztor, dopaść Pileckiego, rozpoczyna się w Warszawie przy ulicy, przy Alei Wojska Polskiego. Dlaczego akurat tam się rozpoczyna akcja tego filmu? Rzeczywiście tak jest, jak mówisz. Warto może dodać, że Witold Pilecki jest związany z Wilnem. To jest miasto, które było bardzo bliskie jego sercu. I tam też stawiał czoła z bolszewikom w wojnie, którą Polska toczyła właśnie z tą czerwoną zarazą. Bronił Ostrej Bramy w roku 1920. Natomiast później też brał udział w tak zwanym buncie Żeligowskiego, i tam w momencie, kiedy polskie wojska podchodziły pod Wilno, on od wewnątrz, czy też właśnie ze środka, prawda, tego pięknego polskiego miasta, prowadził atak na oddziały litewskie. Ten bunt Żeligowskiego, który był właściwie prowokacją Józefa Piłsudskiego, okazał się skuteczny i Polacy odbili Wilno z rąk Litwinów, w czym właśnie duży udział miał Witold Pilecki. Natomiast ta historia, którą my opowiadamy, to jest historia trochę późniejsza. Oczywiście bierzemy pod uwagę ten cały zbiór wartości, doświadczeń Pileckiego, jego walki o wolną Polskę w roku 1918-20, potem jego działalność w wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej jako wybitnego też właściciela ziemskiego, jako człowieka, który był społecznikiem. To jest bardzo ważny rys jego charakteru. On zawsze pomagał innym, chowając siebie, służył pomocą, poświęcał się dla dobra ogółu, i to robił właśnie w tej wolnej Rzeczpospolitej, którą wywalczył razem z innymi polskimi żołnierzami. Był właścicielem majątku w Sukurczach pod Lidą, dzisiejsza Białoruś. Tam właśnie zasłynął tym, że prowadził świetnie gospodarstwo rodzinne, takie niewielkie, ale jednak dzięki niemu przynoszące zyski. A z drugiej strony, no, jako społecznik zakładał różnego rodzaju przedsiębiorstwa, czy to mleczarnie, czy to inne właśnie takie punkty usługowe. I został zapamiętany jako właśnie człowiek, który mimo swojego szlacheckiego pochodzenia, to była drobna, spauperyzowana szlachta polska, spauperyzowana ze względu na działania oczywiście okupanta, zaborcy rosyjskiego, to jednak on się nigdy nie wywyższał,
zawsze miał na uwadze dobro jednostki, dobro człowieka i służył pomocą właśnie ludziom, którzy pracowali w jego majątku, w jego gospodarstwie. To jest taki ważny sznyt w jego życiorysie. Natomiast zaczynamy tę historię jak gdyby pamiętając o właśnie jego doświadczeniach w dwudziestoleciu międzywojennym, jego też walce w 1939 roku, ale od momentu, kiedy znajduje się w Alei Wojska Polskiego w Warszawie, na warszawskim Żoliborzu, no i tam daje się złapać, aresztować i przewieźć do niemieckiego obozu śmierci, do wielkiej niemieckiej fabryki zagłady de facto, czyli obozu Auschwitz-Birkenau. I to jest moment, to jest historia, która jest najbardziej kojarzona z Witoldem Pileckim. Właśnie z tego to doświadczenie, to dokonanie jest znane w Polsce, na świecie. Oczywiście często zniekształcane, bo bardzo często pojawiają się takie opinie, że do dzisiaj, prawda, i to przez lata też tak było, że obóz Auschwitz-Birkenau jest w pamięci obozem żydowskim, prawda? Czyli jeżeli ktoś tam przebywał, to musiał być Żydem. Zresztą cała historia została nadbudowana właśnie nad tym, o czym mówię, że wielu autorów, również reżyserów zwracało się do rodziny Pileckich. Wciąż żyje córka i syn Witolda Pileckiego, czyli Zosia Pilecka i Jędrzej Pilecki. No i na przykład reżyserowie się zgłaszają właśnie do nich z taką oto misją, no, że chcieliby zrobić film o Witoldzie Pileckim jako o przedstawicielu narodu żydowskiego, który był w Auschwitz, no i starał się tam działać, starał się tam ratować innych. No bo mamy tę kalkę, prawda, ten taki schemat, że w Auschwitz-Birkenau to jest wyłącznie obóz żydowski. Oczywiście było zupełnie inaczej, ponieważ tenże właśnie obóz był budowany z myślą o eksterminacji Polaków. Pierwsi więźniowie to byli Polacy. Witold Pilecki trafił do Auschwitz oczywiście jako Polak w drugim transporcie warszawskim, który dotarł właśnie do tego obozu. Najpierw był, jak wiemy, transport z Tarnowa, prawda? Ta pierwsza wywózka Polaków do obozu Auschwitz, niemieckiego obozu oczywiście, prawda? Czyli Polacy trafią do niemieckiego obozu. No i Witold Pilecki organizuje tam jako Polak, rzecz jasna, samoobronę, samopomoc. Ostatecznie stara się doprowadzić do powstania zbrojnego, czyli ci więźniowie, którzy przez niego są zorganizowani w Związku Organizacji Wojskowej, bo tak się nazywała ta organizacja Pileckiego, która oczywiście podlega władzy czy też organizacji warszawskiej. Jest to Armia Krajowa oczywiście, czyli ten Związek Organizacji Wojskowej jest de facto taką agendą AK w Auschwitz właśnie. Pilecki tam właśnie z grona przede wszystkim polskich więźniów organizuje właśnie ruch oporu, który ma doprowadzić do powstania zbrojnego w tymże obozie, ma wyzwolić Auschwitz z rąk niemieckich przy pomocy konspiracji zbrojnej, ale też dzięki działalności Armii Krajowej z zewnątrz. Partyzanci AK mają zaatakować obóz i pomóc tym więźniom, prawda, uzbrojonym w karabiny, mają pomóc przejąć obóz. To się nigdy nie udaje, bo niestety nie będzie takiej zgody ze strony Komendy Głównej Armii Krajowej. Jak mówiłem, Pilecki jest w strukturze Armii Krajowej, no i ma nad sobą przełożonych i
komendant główny AK nie godzi się właśnie na taką akcję, widząc niebezpieczeństwo, widząc ryzyko, że po prostu ta akcja, to powstanie zbrojne więźniów Auschwitz, więźniów polskich przede wszystkim nie może się udać, bo będą wielkie straty, bo skończy się to po prostu zamordowaniem, zabiciem tych powstańców. Ale to jest ten główny cel Pileckiego, z którym poszedł do Auschwitz, żeby ratować innych, żeby rozpoznać sytuację. On jest, pamiętajmy, przede wszystkim polskim wywiadowcą. Tak? On zawsze był polskim wywiadowcą. Był takim już przed wojną. Są relacje, które wskazują na to, mało wciąż rozpoznane, że będąc właśnie tym właścicielem ziemskim na Kresach, prowadząc ów majątek w Sukurczach na dzisiejszej Białorusi, on już wtedy prowadził działalność wywiadowczą. Spotykał się z marszałkiem Polski Edwardem Śmigłym Rydzem, a potem tę działalność wywiadowczą prowadził dalej właśnie w tej dobrowolnej ochotniczej misji do Auschwitz, ale później też po 1945 roku podejmie kolejną tego typu misję, też ochotniczą, dobrowolną, czyli wróci z wolnego, już wyzwolonego od Niemców Zachodu, wróci do Polski i podejmie walkę z Sowietami i podporządkowanymi im komunistami. Także w filmie, wracając do twojego pytania wyjściowego, rozpoczynamy tę historię od Alei Wojska Polskiego. Tam spotykamy się z Markiem Ostrowskim, który jest siostrzeńcem Witolda Pileckiego. Niezwykły człowiek, wspaniały duchem, energią, zresztą żeglarz, pan, który się urodził jeszcze przed wojną, ale do dzisiaj właśnie tryska zdrowiem i promieniuje swoim takim fizycznym i psychicznym stosunkiem do rzeczywistości, taką energią niezwykłą, właśnie pozytywną energią. Tam się spotykamy z Markiem Ostrowskim, pokazuje nam dom, który był jego domem, jako dziecko tam właśnie żył w Alei Wojska Polskiego, w jednym z budynków wojskowych, ponieważ była to dzielnica wojskowa, i tam mieszkał razem z rodzicami. Jego ojciec, podporucznik Wojska Polskiego, poszedł na wojnę w 1939 roku, potem został aresztowany. Marek Ostrowski został z matką, Eleonorą Ostrowską, i w tym domu właśnie konspirację antyniemiecką zawiązuje Witold Pilecki, mając wielkie zaufanie właśnie do swojej rodziny. To jest taki lokal kontaktowy, ale w tym też domu, w mieszkaniu Eleonory Ostrowskiej i Marka Ostrowskiego, jej syna, rotmistrz Pilecki będzie przebywał w momencie aresztowania, czyli specjalnie tam się uda, wiedząc, że dzielnica będzie otoczona przez Niemców, że tam będą wyłapywali polskich obywateli, mężczyzn, żeby następnie prawdopodobnie, takie były informacje polskiego wywiadu, przewieźć ich następnie do obozu Auschwitz. I tutaj zaczyna się właśnie ta wielka misja Pileckiego jako dobrowolnego więźnia tegoż obozu. Ale Marek właśnie opowiada nam o tych prawda, całym tym klimacie z jednej strony tego miejsca, z drugiej o okolicznościach, w których Witold będzie aresztowany. Niezwykła opowieść, ja wszystkiego Państwu nie opowiem, żeby też nie mówić, nie streszczać filmu, a żeby Państwo byli zainteresowani pójściem na pokaz naszego obrazu Kryptonim Klasztor do Paświleckiego, ale powiem tyle, że właśnie wchodzimy z Markiem do tego mieszkania, które dzisiaj jest mieszkaniem komunalnym. Zostało zabrane po wojnie rodzinie Ostrowskich.
nigdy do nich nie wróciło. Zresztą oni zrezygnowali z jakichkolwiek starań, bo jak gdyby no, komuna im też dała mocno w kość i uznali, że już się ulokowali w innych miejscach, że nie będą się starali, prawda, o zwrot zagrabionej im nieruchomości. Natomiast dzięki uprzejmości dzisiejszych władz Żoliborza weszliśmy do tego mieszkania, ono jest puste. Marek pokazywał właśnie miejsce, gdzie na przykład było, gdzie był jego pokój, gdzie było jego łóżeczko, prawda, jako dziecka, bo był małym dzieckiem wtedy, ale też odtwarza całą tę historię aresztowania rotmistrza Witolda Pileckiego przez Niemców, a jest to wrzesień 1940 roku. Pilecki oczywiście miał możliwość ucieczki stamtąd, miał możliwość ewakuacji, ale specjalnie został w tym mieszkaniu. Dozorca, pan Kiliański, uprzedził, prawda, że nadchodzą Niemcy, proszę przynajmniej zejść do piwnicy. Natomiast Witold Pilecki nie zamierzał właśnie się ratować, no bo przebywał w tym mieszkaniu, w mieszkaniu rodzinnym, właśnie po to, żeby dać się aresztować i żeby móc potem przeprowadzić tą niezwykłą ochotniczą misję do Auschwitz, co go plasuje jako jedynego człowieka na świecie, który czegoś takiego dokonał. Nikt inny takiej dobrowolnej misji nie wykonał. On jest jedynym, prawda? Co też pokazuje nam wszystkim i Polakom i powinno to na świecie też w ten sposób być pokazywane, że jest to jedyny w historii ochotnik do Auschwitz. Jest to polski ochotnik do Auschwitz. Idzie do tej niemieckiej fabryki śmierci z określonym zadaniem, z określoną misją polskiego wywiadowcy i jako taki powinien być doceniany, jako taki no, powinien być opiewany, prawda, przez różne narody, przez Polaków, przez Żydów, którym też przecież pomagał, bo oczywiście byli w Auschwitz Żydzi, również jeszcze wtedy, kiedy Pilecki tam przebywał jako więzień. On ucieka w momencie, kiedy rozpoczyna się Holokaust przeprowadzany przez Niemców na Żydach. Tadeusz, zróbmy może krótką pauzę, bo Jarek za chwilkę do nas dołączy. Jarek Mańka, reżyser filmu i twój współscenarzysta tego filmu. Jesteśmy w tym kluczowym momencie, kiedy rotmistrz Witold Pilecki zostaje aresztowany przy Alei Wojska Polskiego w Warszawie na Żoliborzu i z drugim transportem warszawskim trafia do Auschwitz jako dobrowolny więzień tego obozu. To jest 19 września 1940 roku. Co więcej, za chwilę powiemy, pod jakim nazwiskiem tam trafił i jakie z tego powodu wyniknęły komplikacje i implikacje, a także pewne qui pro quo, które no, mogło mieć bardzo groźne konsekwencje. Wracamy do Państwa za chwilkę. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach rozkaz zabić Pileckiego. Autorzy filmu Kryptonim Klasztor, Dopaść Pileckiego, Tadeusz Płużański, Jarosław Mańka są z nami. Wracamy do Państwa za chwilkę. Przypominam o Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa komentarze. Rozkaz zabić Pileckiego. Taki jest tytuł dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. 1700. wydanie programu. Mamy jubileusz i mamy też bohatera. Mówię tutaj o Witoldzie Pileckim, który jest wzorem, można by powiedzieć. Słuchaliśmy parę minut temu jego skróconego życiorysu. No, postać wybitna. Trudno znaleźć kogoś, kto byłby ochotnikiem do piekła na ziemi, jakim był niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau. Przypomnijmy, 19 września 1940 roku dał się złapać celowo.
dwa dni później, dwa, trzy dni później w nocy z 21 na 22 w drugim transporcie warszawskim jako Tomasz Serafiński, garbarz wśród 1705 osób z numerem 4859 trafia do obozu, gdzie momentalnie jest oczywiście poddany wszelkim rygorom obozowym, ale no, też całemu okrucieństwu, które w tym obozie panuje. Tam też spotyka Józefa Cyrankiewicza. I być może to jest jeden z tych wątków, które zdecydowało o tym, że komuniści tak bardzo poszukiwali, tak bardzo nienawidzili i tak bardzo chcieli dopaść Pileckiego. Tadeusz Płużański jest z nami, scenarzysta filmu Kryptonim Klasztor, Dopaść Pileckiego, historyk, publicysta, prezes Fundacji Łączka. Dołączył do nas Jarosław Mańka, historyk, dziennikarz, publicysta, twórca filmów dokumentalnych, reżyser i również współscenarzysta filmu Kryptonim Klasztor, Dopaść Pileckiego. Witamy cię, Jarku, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panowie, no więc tak, Tomasz Serafiński, czyli Witold Pilecki jako Tomasz Serafiński trafia do obozu. I jak tam wyglądały jego relacje z późniejszym tak zwanym wiecznym premierem, czyli Józefem Cyrankiewiczem, premierem, który we wszystkich możliwych rządach chyba do nastania epoki Gierka był obecny w wierchuszce polskiej polityki. Jarku? No właśnie, może Jarek, bo Jarek dołączył, ja już się trochę nagadałem, także może Jarek by tutaj powiedział parę słów, ja najwyżej uzupełnię. No to jest właśnie sytuacja co najmniej ciekawa, dlatego że Cyrankiewicz nie wie, kto tak naprawdę tworzy piątki, a o Cyrankiewiczu z kolei dużo wie Witold Pilecki, czyli Serafiński. Może będę się posługiwał teraz jego przybranym nazwiskiem, czyli Serafiński. Tomasz Serafiński tworzy piątki. Jest to doskonały pomysł na konspirację. Te piątki nie wiedzą o sobie, natomiast jest ktoś, kto koordynuje, czyli jest to Tomasz Serafiński, Witold Pilecki. I tutaj no, nie ma jakby twardych dowodów, ale wszystko wskazuje na to, że no niestety wzorowy premier powojennego rządu Cyrankiewicz najprawdopodobniej współpracował z władzami obozowymi. Dlaczego o tym możemy mówić? Ano dlatego, że dochodzi do co najmniej dwóch spotkań z władzami obozowymi, które między Cyrankiewiczem a władzami obozowymi. Po tych spotkaniach on zostanie przeniesiony do Mauthausen, mówimy o Cyrankiewiczu. No i niestety zaraz po tym no, tajemniczym przeniesieniu dochodzi do częściowej dekonspiracji, do tego, że część osób zaangażowanych w opór w Auschwitz zostaje aresztowana. I tu jest jakby pewna tajemnica, clue, czy też no, można by powiedzieć pewien gwóźdź do trumny, ale o tym oczywiście za chwilę, gdyż wszystko wskazuje na to, że przeżycia obozowe Witolda Pileckiego, Tomasza Serafińskiego wpłynęły na to, co się wydarzyło po wojnie, czyli na to, że stał się on wrogiem publicznym numer jeden władz komunistycznych, a w szczególności Józefa Cyrankiewicza, który no, wiedział, co ma za uszami i chciał się najprawdopodobniej pozbyć świadka. Rozumiem, że to przeniesienie Józefa Cyrankiewicza do Mauthausen to była jego próba uratowania się przed ewentualną dekonspiracją i no, wyrokiem, jak czytaliśmy u Wiesława Kielara, Vanus Mundi, tam no, było również takie komando, które wykonywało na zdrajcach wyroki w Auschwitz. No były na to różne sposoby. Można było takiego delikwenta dopaść i zaciukać, krótko mówiąc, w różnych sytuacjach. Czy rozumiem, że Cyrankiewicz po prostu wykorzystał władze obozowe po to, żeby uciec przed osobami, które zadenuncjował? Zapewne został po prostu ewakuowany z Auschwitz
będąc już w dużej mierze rozpoznanym przez więźniów jako właśnie konfident obozowy, jako ten, który współpracował z niemieckim Politische Abteilung, czyli właśnie tą komórką polityczną, czyli niemieckim Gestapo, prawda, w obozie. Jako taki miał denuncjować polskich więźniów. No i w momencie zagrożenia, jak można sądzić, został po prostu przeniesiony do innego obozu, w inne miejsce, żeby też ta konspiracja obozowa, konspiracja stworzona przez Pileckiego, nie mogła go zlikwidować właśnie po rozpoznaniu jego prawdziwej roli w obozie. Profesor Wiesław Jan Wysocki, historyk z UKSW, w naszym filmie przywołuje właśnie takie dwa fakty, dwie rozmowy, przynajmniej dwie rozmowy, jakie miał mieć Cyrankiewicz jako więzień z owym Politische Abteilung, czyli właśnie obozowym Gestapo. Normalni więźniowie nie mieli takiego przywileju, a on spotykał się właśnie jako więzień z władzami, prawda, politycznymi tegoż obozu, co jednoznacznie wskazuje na to, że pełnił również inną rolę, prawda, niż było mu przypisana, czyli nie tylko więźniem, ale właśnie zdecydował się na współpracę z Niemcami, wydając innych polskich więźniów, dlatego też został właśnie z obozu przeniesiony, z obozu Auschwitz do Mauthausen. Problemem jest to, że to zresztą przywołuje też profesor Wysocki. Cyrankiewicz sam gubił tropy, sam niszczył, czy też wynosił z muzeum Auschwitz dokumenty, wyczyścił tamtejsze archiwum, zapewne właśnie z dokumentów, które wskazywały na jego współpracę, na jego działalność konfidencką w Auschwitz. Stąd możemy tylko jak gdyby wnosić o jego prawdziwej działalności z poszlak. Nie mamy twardych dowodów, no bo właśnie te twarde dowody zniszczył Cyrankiewicz, czy też przejął, czy też właśnie ukradł z muzeum Auschwitz. Być może, i to jest też ciekawy wątek, którego nie poruszamy w filmie, ale spotkałem się z taką relacją, że w mieszkaniu wspólnym Józefa Cyrankiewicza i Niny Andrycz, ponieważ Cyrankiewicz był właśnie mężem tejże polskiej artystki, chyba tak trzeba ją nazwać, było wielkie archiwum, olbrzymie półki z książkami, z dokumentami schowanymi, popakowanymi w kartony, i właściwie nie wiemy, co się z tym stało, gdzie jest archiwum Cyrankiewicza, a tam zapewne były też dokumenty wykradzione przez niego z muzeum Auschwitz, żeby właśnie ukryć jego prawdziwą działalność. No i jak mówię, możemy wnioskować po szlakach. Profesor Wysocki taką właśnie taką tezę prezentuje. Z tych poszlak budujemy, czy też profesor właśnie buduje taką oto koncepcję, że Witold Pilecki zginął w dużej mierze za sprawą Cyrankiewicza. Pilecki napisał list do ówczesnego premiera. Pamiętamy o tym, że Cyrankiewicz, właśnie były więzień Auschwitz, zostaje premierem komunistycznym w wyniku sfałszowanych przez komunistów wyborów w roku 1947, w styczniu. Wtedy rozpracowanie grupy Pileckiego już jest bardzo zaawansowane. Ostatecznie cała grupa wpada w maju 1947 roku, czyli kilka miesięcy później.
No i w międzyczasie przed, prawda, aresztowaniami Pilecki pisze list do Cyrankiewicza, w którym ma pretensje, zarzuca premierowi Cyrankiewiczowi, że kłamie, jeśli chodzi o Auschwitz, a więźniowie przyrzekli sobie, że jeśli przeżyją, jeśli wyjdą z tej niemieckiej fabryki śmierci, to będą mówili o tym miejscu tylko i wyłącznie prawdę. I Pilecki wytyka Cyrankiewiczowi to, że on kłamie w tym sensie, że umniejsza rolę innych, przedstawiając siebie jako twórcę obozowej konspiracji, co jest po prostu nieprawdą, co jest kłamstwem. No i profesor Wysocki w naszym filmie Kryptonim Klasztor do Paśpileckiego formułuje taką oto tezę, że w ten sposób Pilecki wykopał sobie grób, no ponieważ Cyrankiewicz dostrzegł, prawda, to, że Pilecki jest w kraju. No tak, realne zagrożenie dla jego pozycji po prostu. I dokładnie, jest zagrożony prawdą, którą głosi Pilecki. Być może tą prawdę Pilecki przedstawiłby, prawda, na zewnątrz, czyli starałby się dotrzeć z tymi informacjami gdzie indziej. No i stanowiło to wielkie zagrożenie dla roli, którą pełni Cyrankiewicz, czyli właśnie tego żelaznego premiera, którym zaczął być, a mógł przestać nim być, prawda? Że jakby Cyrankiewicz miał osobisty interes w tym, żeby Pilskiego zlikwidować. Jako osoba skompromitowana, na pewno jego kariera byłaby skończona i byłby odsunięty na boczny tor, być może nawet zostałby zlikwidowany jako niewygodny człowiek. Jarku, pamiętajmy o tym, że Pilecki uciekł w kwietniu 1943 roku z obozu, natomiast Cyrankiewicz trafił tam we wrześniu 1942, pracował jako sanitariusz na tak zwanym rewirze, czyli na bloku sanitarnym. To niby pół roku, no ale sporo czasu. Czy oni mieli szansę się spotkać? Czy była jakaś szansa na to, żeby oni się jakoś zobaczyli rzeczywiście? Czy są jakieś dowody na to, które o tym mówią, że oni się znali jako Tomasz Serafiński z Józefem Cyrankiewiczem? Znaczy tutaj nie potrafię wprost odpowiedzieć, tu się bardziej mogę podeprzeć występującym w filmie bardzo, bardzo znanym przewodniku w Auschwitz. Tu mówimy o doktorze Cyrze, ale już samo to, że Witold Pilecki napisał list do Cyrankiewicza po wojnie, jakby no, robiąc coś niesamowitego, krótko mówiąc, król okazał się nagi. Wydaje się samo przez się, że najprawdopodobniej mogli się spotkać. To znaczy oczywiście Cyrankiewicz nie wiedział, z kim ma do czynienia. Tak naprawdę o tym, z kim ma do czynienia, dowiedział się po wojnie. Tylko chciałem jeszcze nawiązać też do poprzedniej wypowiedzi, bo tu chyba istotny jest też pewien mechanizm. Mówimy o komunistach, o współpracownikach, o osobach, które współpracowały z władzami okupacyjnymi, a takim człowiekiem był Cyrankiewicz. I tu mi się przypomina pewna prawdziwa historia z Krakowa, gdzie jest żyjący jeszcze współtwórca Instytutu Katyńskiego, pan Andrzej Kostrzewski, który opowiedział mi o takiej historii, która może potwierdzać pewną regułę. Mianowicie pan Andrzej Kostrzewski sporządził listę ponad 800 współpracowników, agentów, którzy współpracowali z władzami niemieckimi. Oni gremialnie po wojnie po prostu przeszli na stronę ubecką. Sprzedawali się wcześniej Niemcom, potem służyli innemu okupantowi. To gdzieś mi się tak to przypomniało, to jest, wydaje się to być pewną regułą, tak mogę powiedzieć. Po prostu z jednych, jedną winę próbowało się zmyć tym, że się służy innemu okupantowi, innemu zdrajcy tak naprawdę.
Dzisiaj w Nocnych Światłach zabić Pileckiego. Taki rozkaz padł po wojnie. Dopaść Pileckiego przede wszystkim. Kryptonim Klasztor. Dopaść Pileckiego. Taki jest tytuł filmu, którego autorzy są dzisiaj gośćmi Nocnych Świateł w ramach cyklu Echa Historii w 1700 wydaniu Nocnych Świateł. Tadeusz Płużański, Jarosław Mańka. Państwa zapraszamy na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Teraz krótka przerwa na muzykę. Wracamy za chwilę. Przyniósł mi szabelkę taką dziecięcą i mówi, jak zobaczysz tą zjawę, to tnij ją przez pysk z lewej i z prawej. Parę minut i człowieka nie ma, tak? A nie żałuje pan na przykład, że taki Pilecki zginął? Strzelał starszy sierżant UB Piotr Śmietański, etatowy Katma Kotowa, etatowy morderca. Po kilku minutach to właściwie człowiek już nie bardzo czuł, czy go dalej leją, czy nie, a jak stracił przytomność, to już było w ogóle fajnie. Podążałem tymi samymi ścieżkami, co resort bezpieczeństwa. Resort bezpieczeństwa dysponował materiałami z 7-8-miesięcznej inwigilacji tych osób. Kiedyś tutaj w Auschwitz królował Józef Cyrankiewicz. Pileckiego nie było w ogóle. Wszystko wskazuje, że to Cyrankiewicz był konfidentem. Kryptonim Klasztor. Dopaść Pileckiego. Matka go przezywała zjawą, bo on się poruszał bezszelestnie. Myśmy jedli kolację w kuchni, a on otworzył drzwi wejściowe bezszelestnie i stawał w drzwiach kuchennych i obserwował nas przez kilkadziesiąt sekund. Czyli znowu rasowy wywiadowca. Tak. No, tak. Także on widział wszystko, sam będąc niewidoczny. Usłyszeli państwo trailer zapowiadający film, którego twórcy dzisiaj są gośćmi Nocnych Świateł. W 1700 wydaniu programu cykl Echa Historii Rozkaz zabić Pileckiego. Film Kryptonim Klasztor Dopaść Pileckiego tylko na pokazach, o których będziemy państwu mówić, rzecz jasna, a w studiu, przepraszam, a na łączach są ze mną Jarosław Mańka i Tadeusz Płużański, historycy, dziennikarze, publicyści, scenarzyści filmu Kryptonim Klasztor Dopaść Pileckiego. Teraz spójrzmy na tę sytuację, kiedy Pilecki ucieka z Auschwitz, dociera do Grota Roweckiego i co się wtedy dzieje? Jak wygląda reakcja komendy AK na to, co wynosi z Auschwitz, na tą wiedzę, na te dokumenty, które wynosi z Auschwitz Witold Pilecki alias Tomasz Serafiński? No właśnie, jest to wiedza bezcenna, bo Pilecki jest świadkiem ludobójstwa, które się dokonuje w Auschwitz. Oczywiście ludobójstwa, którego dokonują Niemcy w obozie, który założyli właśnie, żeby tam eksterminować Polaków, inne też narody. Pilecki, będąc w obozie 2 lata, 7 miesięcy, świetnie rozpoznał sytuację, ale nie tylko rozpoznał, ale właśnie starał się przeciwdziałać, starał się wyzwolić obóz z rąk niemieckich, ale oczywiście zbierał informacje, zbierał świadectwa, które ostatecznie znamy jako raport Pileckiego z Auschwitz. Też raporty nawet, to są 3 różne wersje. Ale w międzyczasie sytuacja staje się trudna, ponieważ Pilecki też być może za sprawą Cyrankiewicza jest zagrożony, tak? I postanawia uciec z obozu na wiosnę 1943 roku. To jest misterna operacja, której udziałem jest
trzech więźniów, Pilecki, Redzej i Ciesielski. W jednym miejscu ostatecznie znajdują się, czyli w piekarni obozowej. Stamtąd uciekają, mając podrobione klucze, mając rozpoznanie sytuacji. Oczywiście idzie za nimi cała obława. Udaje im się uciec. Ta ucieczka trwa około miesiąca. Pilecki w międzyczasie, w trakcie tej ucieczki jest też ranny, ponieważ napotykają patrol niemiecki żandarmerii, który właśnie strzela do nich. Natomiast ucieczka się powiodła i sprawa kluczowa teraz, zasadnicza. Pilecki nie ucieka z obozu dlatego, żeby ratować własną skórę, własne życie, tylko aby dotrzeć do komendanta głównego Armii Krajowej, który jest jego przełożonym, i przekonywać swojego dowódcę do tego, że obóz Auschwitz trzeba wyzwolić, że on ma siły stworzone właśnie do tego, żeby przeprowadzić taką akcję. Jest owa konspiracja więźniarska zbrojna pod nazwą Związku Organizacji Wojskowej. No i wystarczy tylko uruchomić, dać rozkaz do powstania i uruchomić też pomoc z zewnątrz, Armii Krajowej, partyzantki, która by podeszła pod obóz i pomogła więźniom w przeprowadzeniu owej operacji. Grotrowecki nie zgadza się nigdy na taką akcję, uważa, że jest zbyt ryzykowna. Natomiast no, dzieło Pileckiego trwa dalej. To nie jest tak, że on, uciekając, poniósł klęskę. Jego plany uległy dewastacji, tylko pozostawił w obozie świetnie działającą konspirację. Samo pomoc więźniarską i do końca istnienia obozu ona będzie działała i niosła właśnie pomoc więźniom. Dzięki Pileckiemu wielu więźniów Auschwitz przetrwa te straszne warunki ludobójstwa niemieckiego. Także no, to jest wielki heroizm Pileckiego, który z jednej strony poszedł dobrowolnie do Auschwitz, potem stamtąd uciekł. Czyli dwie po prostu historie, które jak gdyby wymykają się takiej racjonalnej ocenie, które sytuują Pileckiego jako człowieka wyjątkowego, jako polskiego bohatera, który podejmował się rzeczy właściwie niemożliwych. Warto dodać, że po ucieczce Witold Pilecki z Auschwitz nie dekuje się, nie chowa się, nie ukrywa się, nie odcina się od tej całej rzeczywistości. Mianowicie, no, trochę wbrew rozkazom dowództwa Armii Krajowej, wstępuje w szeregi powstańców warszawskich, broni reduty przy placu Sterynkiewicza, gdzie w pewnym momencie ujawnia się jako oficer, a nie tylko jako zwykły szeregowy. No i tej reduty broni do końca. W końcu trafia do oflagów w Lambsdorff i w Murnau, gdzie doczekał 29 kwietnia roku 1945 wyzwolenia przez Amerykanów. No i co wtedy dalej się dzieje? Jarku, jakie były jego dalsze losy już po zakończeniu II wojny światowej? No tu jeszcze ważna ciekawostka, jeśli tak można powiedzieć. Mianowicie bardzo mało znana rzecz, wracając jeszcze do oflagu w Murnau i w Lambsdorff. No dochodzi do czegoś wręcz wstrząsającego, ale i szczęśliwego też zarazem. Mianowicie chodzi o to, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że Niemcy jeszcze 29 kwietnia 1945 roku zamierzali tych ponad 5, prawie 6 tysięcy oficerów polskich rozstrzelać. Tego samego dnia z Monachium ruszyły trzy ciężarówki z SS-manami, którzy mieli naszywki do końca wierni, a z drugiej strony szpica czołgów generała Pattona i te dwie kolumny spotkały się dosłownie przed bramami oflagu w Murnau, więc to jakby
podczas realizacji tego filmu wspomnienie, bo powiedział o tym pan Marek Ostrowski, siostrzeniec Witolda Pileckiego, no to mną wstrząsnęło, powiem szczerze, bo to też pokazuje pewien krzyżacki charakter naszego sąsiada, żeby za wszelką cenę zlikwidować, elitę tak naprawdę. No ale co się dzieje dalej? Dalej się dzieje to, że Witold Pilecki trafia do drugiego korpusu, do Ancony i tam po kilku miesiącach no, wpada na pomysł, którym zaraża generała Władysława Andersa. Dochodzi do, chyba dwukrotnie się spotykał z generałem Andersem w tej sprawie, aby krótko mówiąc podjąć misję na terenie okupowanej tak naprawdę przez komunistów już wtedy Polski. Wrócimy do Państwa za chwilkę. Dzisiejsze wydanie Nocnych Świateł właśnie minęło półmetek, to też do dalszych losów Witolda Pileckiego, który jest głównym bohaterem dzisiejszego programu, programu zatytułowanego Rozkaz zabić Pileckiego. Wrócimy za chwil kilka po piosence. Współtwórcy filmu Kryptonim Klasztor Dopaść Pileckiego są dzisiaj gośćmi Państwa i moimi, Jarosław Mańka, Tadeusz Płużański. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam również link do trailera filmu. O tym, gdzie film zobaczyć, to dowiedzą się Państwo od naszych gości. Natomiast więcej informacji, rzecz jasna, o filmie już za moment, rzecz jasna także o samym Pileckim. Wracamy za moment. Od 8 minut mamy już wtorek, 12 marca. Nocne światła trwają od ponad godziny. Tego wieczora w 1700 wydaniu programu cykl Echa Historii, a w nim Rozkaz zabić Pileckiego. Gośćmi Państwa i moimi są autorzy filmu Kryptonim Klasztor, Dopaść Pileckiego, Tadeusz Płużański, Jarosław Mańka, współscenarzyści, historycy, dziennikarze, publicyści. Jarosław Mańka jest też reżyserem tego filmu i innych filmów dokumentalnych. Tadeusz Płużański z kolei autorem licznych książek o żołnierzach niezłomnych i komunistycznych prześladowaniach, a także prezesem Fundacji Łączka, która zajmuje się upamiętnianiem ofiar stalinowskiego terroru na ziemiach polskich. Państwa też zapraszam jak zawsze na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam pan Michał pisze do nas tak. Przez takie zabiegi, które już zostały wspomniane w tej audycji, a mianowicie zakłamanie historii, bagatelizowania, wręcz wycinanie takich postaci jak między innymi Witold Pilecki, ma na celu w świadomości dzieci i naszej młodzieży zniweczyć trud i ofiarę walczących za nas i ojczyznę bohaterów. Pojawiająca się refleksja wskazuje na to, że podczas II wojny światowej polskość miała być zlikwidowana siłą, krwią i mordem, a w teraźniejszości robi się to niestety w białych rękawiczkach. Będąc ojcem dwojga małych dzieci, odczuwam obawy, że prowadzi to do tego, żeby gdy dzieciaki dorosną, bardziej mówiło o sobie, że są Europejczykami niż Polakami. Dlatego wielka rola w wychowaniu, począwszy od rodzinnego domu, przez edukację szkolną i potrzeba nam odpowiedzialnych wychowawców i świadomych rodziców. Panie Michale, wszystkimi rękoma podpisuję się pod tym, co pan napisał. Mam głębokie poczucie, że nasi rozmówcy dzisiejsi, goście tego wydania Nocnych Świateł także. Zgodnie z obietnicą przechodzimy teraz do dalszych losów Witolda Pileckiego. Już w drugim korpusie z generałem Andersem się spotkał. Tam przedstawił mu tak zwany raport Witolda. Link do tego raportu zamieściłem na Facebooku. Tam Państwo go znajdziecie. To jest link do raportu, który ukazał się na stronie Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Po kliknięciu w ten link przeniesie Państwa na stronę, właściwie na pełną treść tego raportu Witolda Pileckiego, który no, jest lekturą wstrząsającą. Także no, myślę, że trzeba przygotować się na bardzo trudne treści. Niemniej jednak warto, a nawet jestem głęboko przekonany, że trzeba znać ten dokument, bo to jest no, też wielkie dzieło bohatera dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, czyli Witolda Pileckiego. Co się dzieje po spotkaniu z generałem Andersem? To wiemy chociażby z filmu Pilecki, gdzie nasz bohater, rotmistrz Witold Pilecki, deklaruje się, że
wróci do Polski po to, żeby założyć siatkę wywiadowczą, żeby obserwować to, jak wygląda Polska pod rządami komunistów. I udaje się do Polski z Marią Szelongowską do Warszawy. Kim była Maria Szelongowska? Jarku. Halo, halo? Jakieś kłopoty chyba, halo? Halo, halo? O, jestem, słyszę cię doskonale już. Jarku, kim była Maria Szelongowska? Maria Szelongowska... Oj, coś nam chyba przeszkadza w rozmowie. To w takim razie, Tadeuszu, do ciebie kieruję to pytanie, bo z Jarkiem widzę, że Jarek pojawia się i znika. I podobnie przerywa mu trochę głos, bo łączymy się z Krakowem, z Jarkiem. Tadeuszu, to pytanie w takim razie kieruję do ciebie. Maria Szelongowska, która udała się z rotmistrzem Pileckim do Warszawy, do okupowanej przez Sowietów Polski. Kim była ta postać? Maria Szelongowska to jest osoba niezwykle ciekawa. To jest jedna z najbliższych współpracowniczek Witolda Pileckiego, która miała z nim kontakt w czasie okupacji niemieckiej. W momencie, kiedy rotmistrz uciekł z Auschwitz, ona w Warszawie była taką jego prawą ręką, która też przepisywała dyktowane przez Pileckiego raporty, które znamy dzisiaj pod nazwą raportów z Auschwitz, raportów Pileckiego. No i ona się zaangażuje bardzo mocno w działalność powojenną Witolda. Rzeczywiście jest tak, że Witold Pilecki namawia, przekonuje generała Andersa, swojego przełożonego, do tego, żeby móc wrócić do Polski. Wracają z Szelongowską 8 grudnia 1945 roku do Warszawy i tutaj się rozpoczyna ta druga ochotnicza misja, dobrowolna misja Pileckiego właśnie ze świata zachodniego do okupowanej przez Sowietów Polski Warszawy. I tutaj zaczynają się dalsze losy grupy rotmistrza, która to grupa będzie zbierała informacje wywiadowcze z kraju i dzięki pracy kurierów, dzięki pracy szeregu osób zaangażowanych właśnie w tę działalność wywiadowczą, te informacje będą trafiały do sztabu II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, właśnie do generała Andersa. I tutaj rola Marii Szelongowskiej jest szczególnie istotna, ważna. Ona w ogóle jest osobą, która może niekoniecznie w warunkach normalnych kojarzyłaby się z wywiadem wojskowym, bo jest wybitnym chemikiem. Zresztą pochodziła z rodziny właśnie chemików. I gdyby Polska była wolna po 1945 roku, ona zapewne by zajęła się działalnością naukową, badawczą. Natomiast wiemy, że warunki krajowe, warunki Polski po 1945 roku były nienormalne i w szereg osób, które mogłyby wykonywać inne zadania, czy też realizować siebie jako, powiedzmy, chemicy, naukowcy, dziennikarze, historycy, wojskowi, oni musieli dalej prowadzić walkę z drugim sowieckim okupantem. Taką walkę prowadzi Maria Szelongowska, taką walkę prowadzi Witold Pilecki i inni członkowie grupy Witolda. Oni prowadzą działalność wywiadowczą, antysowiecką na rzecz generała Andersa. W tej grupie jest też mój tato. No właśnie, Tadeusz Płużański senior. Tadeusz Płużański senior, który będąc młodym człowiekiem wówczas, no bo rocznik 20, jak łatwo policzyć, w roku 46 miał 26 lat, miał za sobą
ciężki obóz niemiecki Stutthof, ale zamiast iść na studia, mimo że podjął taką próbę, związuje się właśnie z rotmistrzem Pileckim i przedkłada rozwój własny, prawda, i też rodzinę, bo zdążył jeszcze tato wziąć ślub ze Stanisławą Płużańską właściwie niedługo przed aresztowaniem. Porzuca to wszystko na rzecz działalności niepodległościowej, na rzecz właśnie rotmistrza Pileckiego, na rzecz wolnej Polski. No i jest to też dramat tych ludzi, prawda? Często słyszymy, że żołnierze wyklęci, szczególnie z lewej strony sceny politycznej, że a nie zauważyli, że się wojna skończyła. To są takie koncepcje, teorie. Jest zupełnie inaczej. To nie jest tak, że oni chcieli się bić, że oni chcieli być w lesie, że oni chcieli prowadzić działalność partyzancką, czy jak w przypadku grupy Pileckiego prowadzić działalność wywiadowczą, tylko oni zostali zmuszeni do tego przez komunistów, zostali wepchnięci do tej działalności właśnie przez sowieckiego komunistycznego okupanta Polski. No i tak właśnie działa grupa Pileckiego. To jest grupa de facto bliskich, znajomych, przyjaciół, bo jeszcze Longowska, która przepisuje raporty rotmistrza z Auschwitz, jest mój tato, który jest najmłodszym członkiem tej grupy, związany z kolei z Makarem Sieradzkim. To są znajomości, to są historie rodzinne. Rodzina Pileckich zna rodzinę Płużańskich. Są to rodziny nauczycielskie, które właśnie angażują się w działalność Witolda i oni będą dalej niezłomnie prowadzili robotę antysowiecką do tego stopnia niezłomną, że właściwie wszyscy mieli możliwość ewakuacji na zachód. Generał Anders nie tylko przywoływał do siebie od pewnego momentu Pileckiego, wiedząc, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo, że jeśli zostanie w Warszawie, to zostanie aresztowany i zamordowany, ale też pozostali członkowie grupy rotmistrza, czyli mój tato, Maria Szelongowska czy Makary Sieradzki, mieli możliwość wyjazdu na zachód, lepszego życia w normalnym, wolnym świecie. Nie skorzystali z tej okazji, pozostali przy swoim dowódcy, który też stwierdził, i to są słowa, które przetrwały do naszych czasów: ja stąd nie wyjadę, ktoś tu musi trwać bez względu na konsekwencje. Tak? Jest to postawa żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, którzy nie prowadzili działalności zbrojnej, ale działalność wywiadowczą. No i właśnie dzięki temu powinni dalej być pewnymi wzorcami, tak, dla polskiej młodzieży. Wracamy do tego wątku, że dzisiaj niestety Witolda Pileckiego niektórzy chcą wyciąć z programów nauczania. Jest to nie tylko wielki błąd, ale też po prostu sprawa kuriozalna, żeby tak wyjątkowe, krystaliczne postaci chcieć wymazywać z naszej historii i z historii, której się uczy polska młodzież w szkołach. No, myślę, że pewne symptomy tego można było już zauważyć wcześniej, zanim jeszcze nowe władze nastały i nowy resort edukacji zaczął wprowadzać swoje porządki, bo parę lat temu podczas okrągłej rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, chociaż wyzwolenie to jest też trochę, powiedzmy, na wyrost, ale to już osobny wątek, rodzina Witolda Pileckiego żyjąca, o których wspominałeś, Tadeusz, nie została zaproszona na te uroczystości przez dyrektora Muzeum Obozu Auschwitz-Birkenau, co jest faktem co najmniej kuriozalnym, biorąc pod uwagę to, jak wybitne zasługi dla polskiego narodu położył bohater dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, czyli Witold Pilecki. Mamy tutaj, jak Państwo słyszycie, historię rodzinną, bo tato Tadeusza Płużańskiego, dzisiejszego gościa Państwa i mojego, był
po prostu współpracownikiem najbliższym Witolda Pileckiego. Dla mnie ta historia ma też taki wymiar trochę małej ojczyzny, bo Witold Pilecki po przyjeździe do Warszawy z Mariuszem Longowską osiadł na Grochowie właśnie u pana Makarego Sierackiego. Grochów to moja okolica rodzinna i to przez całe właściwie życie. Grochów, część osiedla Warszawy na Pradze Południe. Makary Sieracki i wiele innych osób, które współpracowały wtedy z Witoldem Pileckim, to także w dużej mierze Oświęcim Jacy, bo to właściwie były osoby, do których Witold Pilecki miał zaufanie. I on właśnie zaczyna budować te struktury małych grup wzorem Auschwitz. Natomiast punkt kontaktowy znajduje się na ulicy Pańskiej 85. Jak wynika z rozmów z ekspertami, których zaprosiliście do tego filmu, bezpieka tak naprawdę o tym bardzo szybko się dowiedziała i oni przez długie miesiące doskonale wiedzieli, kto jest w tej grupie, gdzie się znajduje, kto w tym mieszkaniu na Pańskiej rezyduje, w tym punkcie kontaktowym. Dlaczego tak długo czekali na to, żeby wykonać ten ruch aresztowania Witolda Pileckiego i jego współpracowników? Jarku. Łatwo się domyślić, tak sobie pomyślałem w tym momencie i post factum, dlatego żeby w ich ręce wpadła absolutnie cała siatka i wszystkie osoby, które pomagały grupie Pileckiego, Witoldowi Pileckiemu. Ale w tym momencie przechodzimy do rzeczy najciekawszej, a zarazem najbardziej skomplikowanej. I przyznam, że do tej pory nie jestem super biegły w tym, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że mi Tadeusz tutaj pomoże, bo stała się rzecz według mnie niesamowita. I tutaj trzeba pochylić czoło przed doktorem Łabuszewskim, który poświęcił wiele czasu na to, aby rozwikłać tą sieć, którą UB zarzuciło na Witolda Pileckiego, a co najważniejsze i co najciekawsze, ale też zarazem najbardziej tak diabelsko wyrafinowane. To nie była jedna sieć, to tak naprawdę tych sieci było kilka, które się ze sobą, że tak powiem, zapętlały, ale co ciekawe, nie wszyscy aktorzy tej akcji zdawali sobie sprawę, w którym miejscu są na szachownicy. Nie wiem, czy nie zamieszałem teraz zbytnio, ale... Rozumiem, że chodziło o tak zwane podwójne obstawianie agentów UB, żeby się nawzajem kontrolowali. Czy nie są przypadkiem agentami grającymi na dwie strony? Dokładnie tak. Chodzi o podwójnych agentów. No, ta akcja, która była przygotowywana przez UB, ale tak naprawdę przez towarzyszy ze wschodu, przypomina mi majstersztyk przygotowany przez Sowietów w latach 20. Mówimy o operacji Trust, ale tutaj zbyt dużo wątków. Tadeusz, może pomożesz mi tutaj rozwikłać. Może zaczniemy od pewnej postaci, która... To może tak, to mam prośbę. To bardzo dobrze, że podprowadziłeś, Jarku, w taki sposób, bo można powiedzieć, że napięcie wzrosło. To zrobimy krótką pauzę i do tej całej zawikłanej sytuacji i tej gry operacyjnej, która doprowadziła do aresztowania Witolda Pileckiego, przejdziemy za chwileczkę po krótkiej przerwie na muzykę. Dzisiaj w Nocnych Światłach 1700 wydanie programu, a w nim cykl Echa Historii, rozkaz zabić Pileckiego. Autorzy filmu Kryptonim Klasztor, dopaść Pileckiego, Jarosław Mańka i Tadeusz Płużański są gośćmi państwa i moimi. Wracamy za chwilkę po piosence na ciąg dalszej rozmowy. Przypominam o Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Rozkaz zabić Pileckiego, taki jest tytuł dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Po raz 1700 spotkaliśmy się w Nocnych Światłach, tym razem cykl Echa Historii, a w nim państwa i moi goście, autorzy filmu Kryptonim Klasztor, dopaść Pileckiego, Tadeusz Płużański, Jarosław Mańka są z nami. Na Facebooku miejsce na państwa komentarze, tam zapraszam, profil Radia Plus pod pierwszym
postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa twórczość. Do tego zapraszam do współtworzenia programu. Państwa komentarze, pytania, myśli, wątki tam mile widziane. Tam również link do trailera filmu. Tam także link do raportu Witolda Pileckiego z Auschwitz. Jarku, wróćmy w takim razie do tego przerwanego wątku, który tak ładnie podprowadziłeś i tajemniczo. Mamy tutaj dosyć skomplikowaną historię, jak UB doszła do Pileckiego. Te wszystkie kombinacje operacyjne akcji Kryptonim Klasztor, który w gruncie rzeczy no, możemy tutaj spodziewać się, że na pewno też wszystko działo się za sowieckim przyzwoleniem, a może nawet przymusem. Jak oni w ogóle doszli do wiedzy o obecności Pileckiego w Polsce i jakie działania przeciwko niemu podjęli, też między innymi przez ten podwójnie wspomniany werbunek, czyli agentów, którzy, można powiedzieć, nawzajem się kontrolowali? Tutaj jakby właśnie nakładają się na siebie dwie siatki, jeśli tak mogę powiedzieć, które rozpracowywały Witolda Pileckiego. I ja w międzyczasie pozwoliłem sobie do ciebie, Pawle, wysłać specjalną planszę i do Tadeusza, która znajduje się wprawdzie w filmie, ale być może za krótko. Jedna strona to jest właśnie kryptonim Klasztor, czyli stricte rozpracowywanie, nacisk rozpracowania grupy Pileckiego. Dzieje się tak przez podwójny werbunek. Z jednej strony zostaje zwerbowany Stanisław Kuchciński przez naczelnika drugiego wydziału Wacława Alchimowicza, a jest to słynny departament piąty Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Z drugiej strony wchodzimy tutaj jeszcze w kryptonim Zboczeńcy. Równolegle dzieje się coś takiego jak rozpracowywanie zarządu WiN-u i tam też zostaje zwerbowany kolejny zdrajca, Kazimierz Czarnocki, pseudonim Kazik, a potem TW Zieliński, który także ma dostęp do Witolda Pileckiego i też próbuje się wkraść w łaski, że tak powiem, Witolda Pileckiego, czyli krótko mówiąc stara się wejść w struktury grupy Witolda. Jakby część pierwsza. Wiem, że teraz to mówiąc słuchacz za bardzo pewnie nie będzie wiedział, o co chodzi, no ale właśnie pokazuje to, jak bardzo ważny był dla władz komunistycznych Witold Pilecki. Ile wysiłku włożono w to, aby go dopaść, krótko mówiąc, a wszystkimi sznurkami u samej góry za wszystkie sznurki pociąga między innymi kolejna czarna postać w tej tragedii, Józef Czaplicki, wel Izydor Kurz, który był szefem, dyrektorem w departamencie trzecim MB, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który był stworzony po to, by walczyć z podziemiem niepodległościowym. W listopadzie roku 1946 dochodzi do likwidacji zarządu WiN przez komunistów metodami ubeckimi, rzecz jasna. Natomiast miesiąc później zostaje sfabrykowana notatka o zleceniu likwidacji wierchuszki UB. Jest to ewidentna prowokacja, która ma posłużyć jako taka podkładka pod aresztowanie Witolda Pileckiego i jego współpracowników jako nie tylko agentów, nie tylko wywiadowców, no bo to może być za mało, ale przede wszystkim jako groźnej organizacji terrorystycznej, która tutaj miała doprowadzić do rozlewu krwi w nowej władzy. Tadeusz, jak to było z tą sytuacją? Rzeczywiście, operacja jest bardzo, bardzo kunsztowna, można powiedzieć, bo myliłby się ten, który by twierdził, że bezpieka komunistyczna to są ludzie bez mózgu,
Oni też mają na samej górze funkcjonariuszy, którzy potrafią takie skomplikowane operacje tworzyć i przeprowadzać. No i niestety Witold Pilecki i jego grupa właśnie no, stają się ofiarą tego typu działalności. Bezpieka wpada na trop Pileckiego, śledząc wcześniej, ostatecznie werbując jedną z kluczowych postaci Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Kazimierz Czarnowski, czyli zastępca dowódcy trzeciego zarządu głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, pułkownika Wincentego Kwiecińskiego, przechodzi aresztowany na stronę bezpieki, na stronę komunistów, i dzięki właśnie jemu komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa ma informację raz o trzecim zarządzie głównym WIN, a dwa wpada na trop grupy Pileckiego, samego Pileckiego, dowiaduje się, że Rotmistrz jest w kraju, no i rozpoczyna się skomplikowana operacja o kryptonimie Klasztor, tak nazwaliśmy właśnie nasz film, która doprowadza do rozpracowania i śmierci Witolda Pileckiego, bohatera walki z Niemcami, ochotnika do Auschwitz. Ta sieć zostaje coraz bardziej zarzucana, coraz mocniej te kleszcze wokół Pileckiego i jego ludzi się zacieśniają. No i rzeczywiście dwa zarzuty, które się pojawiają potem w śledztwie, tak po aresztowaniu, oni są wszyscy zgarnięci w lokalu konspiracyjnym przy ulicy Pańskiej 85, to jest mieszkanie Heleny i Makarego Sierackich. Stamtąd trafiają na Koszykową do centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a potem na Rakowiecką 37 do słynnego aresztu śledczego, którym zarządza Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Zaczyna się straszne śledztwo, krwawe śledztwo. To są nie tylko tortury fizyczne, ale też psychiczne. Tym zapewne różnią się Sowieci komuniści od Niemców. Tak, Niemcy to jest taka żelazna ręka, krwawy terror, działalność na wyniszczenie, a Sowieci komuniści mają trochę inne metody. Oni starają się najpierw rozpracować, zmiękczyć, przekonywać do swoich racji, straszyć, szantażować też psychicznie. No i grupa Pileckiego, sam Rotmistrz, mój tato, są poddawani właśnie takiej obróbce psychologicznej, szantażowi, który polegał na tym, że zniszczymy twoją rodzinę, twoich bliskich. Wszyscy, jak wiemy, nie tyle z relacji z dokumentów, ile ze świadectw, zachowują się niezłomnie. Wszyscy jak jeden mąż mówią bezpiecznie tylko to, co komuniści wiedzą o tej grupie, natomiast nic ponadto. Czyli właśnie to jest ta postawa niezłomna do samego końca. Sam Pilecki właśnie też tutaj daje przykład pozostałym, pisząc na przykład list do Józefa Różańskiego, szefa bezpieki na Rakowieckiej, żeby sumą kar wszystkich jego tylko karano, czyli bierze na siebie odpowiedzialność, jak gdyby no, domagając się tego, żeby jego członkowie jego grupy pozostali nietknięci, żeby ich nie obarczać jakąkolwiek winą. No więc ta operacja właśnie Klasztor prowadzi do
do oczywiście rozpracowania grupy aresztowania, ale też ostatecznie do tego, że wszyscy w śledztwie zachowują się wyjątkowo niezłomnie, godnie. No więc bezpieka nie osiąga właściwie swojego celu, ale Pilecki zostaje zamordowany, ponieważ dowódca musi zginąć. Taki jest finał, taki jest efekt operacji Klasztor. Trzeba zlikwidować groźnego wroga politycznego, który w warunkach właśnie normalnej Polski, normalnej Rzeczypospolitej mógłby być autorytetem, mógłby świecić przykładem na przykład dla właśnie kolejnych pokoleń Polaków. Zresztą bardzo ciekawy jest, my o tym też wspominamy tylko w filmie, to jest tematyka bardzo obszerna, taki list dla działaczy młodzieżowych, który grupa Pileckiego wystosowuje. Pilecki pisze w nim, a właściwie nie tylko on, tylko właśnie jego współpracownicy, w tym mój tato Makary Sieracki, że Polska w roku 1945-46 znalazła się na skraju katastrofy, tak? że jest to przepaść, która nas czeka, ponieważ okupacja niemiecka to była igraszka wobec tego, co w Polsce zafundowali Sowieci i komuniści, a ta gra, prawda, z nowego okupanta zakłada całkowite zniszczenie polskiego narodu, podporządkowanie, ale też eliminację, ludobójstwo, prawda, czyli likwidację Polski de facto. No jest to list, który ma przekonywać działaczy harcerskich, nauczycieli do tego, żeby ratować substancję narodu przez to, żeby polskiej młodzieży przekazywać polskie wartości. Bo to jest niezwykła w ogóle sprawa, ale świadczy o tym, że Pilecki i jego współpracownicy chcieli za wszelką cenę ratować resztki polskości przed tą czerwoną zarazą. To się ostatecznie nie udało, natomiast rzeczywiście do dzisiaj, i to jest taki głos w naszym filmie ojca Mariusza Bigiela, jezuity, który mówi, że co prawda Witold Pilecki został wyeliminowany, zamordowany, to jednak jego akcje rosną w tym sensie, że jego myśl, jego idea przetrwała i on okazał się właściwie nieśmiertelny w przeciwieństwie do jego oprawców, których pokazujemy też w filmie. Tu może Jarek też coś opowie dalej o Ryszardzie Moniko, zastępcy naczelnika więzienia Mokotowskiego, który brał udział w egzekucji i pokazujemy go w filmie, ale ci oprawcy przejdą do historii albo zapomniani, albo kompletnie zlekceważeni z piętnem właśnie morderców, natomiast Pilecki przetrwa. Czekamy oczywiście na odnalezienie jego szczątków doczesnych, które zapewne były na Łączce Warszawskiej i trwa identyfikacja, prawda, w tychże kości. Mamy nadzieję na pochowanie, na godne pochowanie po latach, po dekadach Witolda Pileckiego, na wielki pogrzeb, na wielką manifestację polskiego patriotyzmu. To przed nami. Natomiast w filmie właśnie na przykład jest Ryszard Moniko i tu może Jarek coś powie. To wrócimy w takim razie do postaci Ryszarda Mońki już za momencik. Jarku, wybacz, teraz krótką przerwę zrobimy. To będzie już ostatnia część dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach po piosence, kiedy będziemy już przyglądać się temu, jak wyglądały ostatnie chwile Witolda Pileckiego i jak wyglądało życie jego oprawców po śmierci bohatera. Dzisiaj przypomnę w Nocnych Światłach 1700 wydanie programu, a zarazem cykl Echa Historii, zatytułowane dzisiejsze wydanie Rozkaz zabić Pileckiego. Gośćmi programu są autorzy filmu
Kryptonim Klasztor, Dopaść Pileckiego, Tadeusz Płużański, Jarosław Mańka. Za moment wrócimy do Państwa na ostatnie minuty. Przypomnę o Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, jeżeli ktoś chciałby jeszcze z Państwa do nas napisać przed końcem dzisiejszej rozmowy, to tam zapraszam i za chwilkę spotkam się z Państwem już na ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Za 11 minut minie godzina pierwsza, ostatnie chwile tego wydania Nocnych Świateł, które słuchacie Państwo po raz 1700 raz spotykamy się pod szyldem Nocnych Świateł. Tego wieczora cykl Echa Historii, rozkaz zabić Pileckiego. Autorzy filmu Kryptonim Klasztor, Dopaść Pileckiego są dzisiaj gośćmi Państwa i moimi, Jarosław Mańka i Tadeusz Płużański. Ostatnie minuty także dla Państwa. Przypominam o Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, tam jest miejsce na komentarze. Właściwie, kiedy Witold Pilecki trafia prawdopodobnie 8 maja 1947 roku na Koszykową do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, to jak sam Tadeusz zwracasz na to uwagę w filmie, tam jeszcze podpisywał się w sposób taki bardzo klarowny i czytelny. A już 3 dni później, kiedy podpisuje się w więzieniu na ulicy Rakowieckiej, jego podpis jest chwiejny, taki niewyraźny, czyli tam na Koszykowej musiał przejść także bardzo brutalne przesłuchanie, być może, co sugeruje również film, trafił do karceru. Jarek Wróblewski, też wielokrotny gość Nocnych Świateł, muzealnik z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które właśnie mieści się w tym miejscu, gdzie więziono i zamordowano Witolda Pileckiego. Mówi takie, cytuję Witolda Pileckiego, mówi, że wykończyli mnie. Że Auschwitz to było nic w porównaniu z tym, co dzieje się na Rakowieckiej. Czy można powiedzieć, jak sugerował Jarek, że owszem, Auschwitz było piekłem, ale to, co z ubecy zgotowali Pileckiemu, to było piekło do kwadratu. Co takiego chcieli wyciągnąć od Pileckiego i jego siatki wywiadowczej, czego ministerstwo i UB nie wiedziało? Bo przecież oni byli inwigilowani przez długie miesiące i właściwie można powiedzieć, że wiedzieli wszystko. Czy to chodziło tylko po prostu o upodlenie tych ludzi, po prostu zmęczenie ich psychiczne, wykończenie, właśnie takie odczłowieczenie? Czy oni naprawdę myśleli, że wyciągną coś od nich jeszcze, czego nie wiedzą? Tadeusz. No cóż, no rzeczywiście Rotmistrz Pilecki znany jest też, mam nadzieję, z powiedzenia, które jest symptomatyczne, które jest przerażające. Oświęcim przy tym to była igraszka, czyli to piekło Auschwitz okazuje się jak gdyby skromniejszym, mniejszym kręgiem piekielnym niż to, co zafundowali Pileckiemu i jego grupie komuniści. Tam na Rakowieckiej dzieją się rzeczy straszne, do tego stopnia, że na przykład mój tato nie chciał w ogóle opowiadać o tym nigdy i ja od niego się nie dowiedziałem, co on właściwie tam przeszedł, jakie tortury, jakie katusze. A był to oczywiście też nie tylko nacisk fizyczny, ale psychiczny szantaż, tak, że no, tam byli cała grupa Pileckiego, rotmistrz, ale też inni więźniowie komunistów byli poddawani takiej obróbce psychologicznej, czyli właśnie straszeniu, że za chwilę tutaj obok ciebie, czy na twoim miejscu znajdzie się twoja żona, twoja córka, ktoś z rodziny. No i trzeba było nie lada, prawda, charakteru. Trzeba było rzeczywiście być tym niezłomnym rycerzem, żeby to wszystko znieść. Oni takimi się okazali. Tacy byli, prawda, to byli niezłomni wywiadowcy polscy. Natomiast Rakowiecka była rzeczywiście dużo, dużo straszniejszym przeżyciem, tragiczniejszym niż wszystkie obozy niemieckie, niż Auschwitz w przypadku Pileckiego, niż Stutthof w przypadku mojego taty, czy na przykład Aleja Szucha, tak? Mój tato też przeszedł przez Aleję Szucha
I jak gdyby o tym mógł potem opowiadać po latach, mógł ze szczegółami, prawda, odtwarzać tę historię, w jaki sposób go traktowali, jak go bili, jak go represjonowali. Natomiast Arakowiecki opowiedzieć nie potrafił, tak, bo było to tak traumatyczne przeżycie, którego po prostu opowiedzieć się nie da. Za to wszystko odpowiadali konkretni ludzie, konkretni oprawcy. I my też ich pokazujemy w filmie, tak? To jest ekipa, która była właśnie zorganizowana do tego, żeby polskich niepodległościowców represjonować. Na śmierć Pileckiego pracowało kilkadziesiąt osób. To są oczywiście sędziowie, prokuratorzy, to są śledczy, to jest ten kat, który strzeli w tył głowy. W przypadku rotmistrza to jest Piotr Śmietański, starszy sierżant Urzędu Bezpieczeństwa, ale pokazujemy też Ryszarda Mońkę, który brał udział w egzekucji. To jest zastępca naczelnika więzienia Mokotowskiego. No to Jarkowi oddamy głos, bo mieliśmy, to Jarek miał o nim opowiedzieć. Drugi po Bogu, czyli drugi po szatanie z Rakowieckiej, i tutaj Jarek dopowie zapewne tę historię. No tak, no bo aż żeby go znaleźć, to trzeba było się udać do Hrubieszowa, gdzie sobie wiódł spokojny żywot. No to nie tak, panowie. To tylko zagaję w ten sposób, że po prostu my podążaliśmy śladami Witolda Pileckiego, to była jakby ostatnia jego droga, ostatnie półtora roku życia w Polsce, i podczas nagrania na Rakowieckiej 37 Tadeusz wspomniał po prostu, że kontaktował się z zastępcą naczelnika, z panem Mońko, i ja zacząłem dopytywać i okazało się, że istnieje nagranie z 2012 roku, którego tutaj sprawcą był Tadeusz, więc jak o tym usłyszałem, więc powiedziałem, to Tadeusz, dawaj go tu zaraz. I Tadeusz, z powrotem ty mów, jak do niego dotarłeś. Okej, to króciutko, bo czas nam się kończy. Rzeczywiście z przyjaciółmi mieliśmy informację taką, że ostatni żyjący, nie tyle świadek, ile morderca Pileckiego żyje, człowiek, który uczestniczył w egzekucji, czyli właśnie Ryszard Mońko. Pojechaliśmy do Hrubieszowa, niepewni tego, czy w ogóle go tam spotkamy, czy on jeszcze żyje, bo to były strzępy informacji. Okazało się na miejscu bardzo szybko, że to jest znana postać. Właściwie nie on, tylko jego syn, funkcjonariusz policji w Hrubieszowie. No ale właśnie skoro on, to był kojarzony też jego ojciec. Pojechaliśmy pod willę bardzo okazałą Moniki. A tam się szykowaliśmy do wejścia, czy też ja zostałem przygotowany do tego, żeby wejść do środka, uzbrojony w mikrofony. Do tego nie doszło, bo nikogo nie było właśnie w środku, ale kiedy już się właściwie zbieraliśmy z powrotem do Warszawy, nagle na rowerku podjechał starszy pan, którego kojarzyłem z procesu prokuratora ze sprawy Pileckiego, czyli Czesława Łapińskiego. Łapiński był sądzony z oskarżenia IPN-owskiego jako jeden z morderców Pileckiego, i ten proces zakończył się niczym, bo śmiercią właśnie Łapińskiego. Zresztą cały przewód sądowy właśnie do tego też prowadził, żeby krzywdy panu prokuratorowi nie zrobić. Natomiast tam zeznawał Mońko, tak? Ja go kojarzyłem z twarzy, znałem jego fizis. No i jak zobaczyłem po półtorej godzinie naszej bytności w Hrubieszowie, że właśnie na rowerku przyjeżdża ten pan, no to rozpoznałem w nim Mońkę, tak? Rozmawialiśmy przez około godzinę. No i on początkowo w ogóle się nie przyznawał do winy, że on nie pracował na Mokotowie, że on nie miał nic wspólnego z tą sprawą. Potem jak mu pokazałem dokument, że przecież jest pan podpisany pod,
pod protokołem wykonania wyroku śmierci na Pileckiego, no to on oczywiście przyznał, że tak, no ale tam się wił, kłamał, wszystko można zobaczyć na filmie. Jest to, no jest to straszne przeżycie, jest to z jednej strony obraz tego, jak komunistyczni zbrodniarze nie czują się winni, bo państwo polskie nie było w stanie ich pociągnąć do odpowiedzialności, a z drugiej też no, słabość charakterów tych ludzi, tak, że jak gdyby przechodzą do porządku dziennego nad śmiercią człowieka. On mówi, no tak, jeden strzał, padł jeden strzał, słyszałem jeden strzał. No ale cóż, no taka była praktyka, takie było prawo, nic właściwie wielkiego się nie stało. Był człowiek, nie ma człowieka, tak? No jest to straszne doświadczenie, dla mnie też przeżycie wielkie, że rozmawiając z ostatnim żyjącym mordercą Pileckiego, no ten morderca jak gdyby nie czuje się winny, prawda? No więc to jest obraz tamtych czasów i naszych czasów, że niestety oni nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. No tak, 3 marca 1948 roku rozpoczął się proces tak zwanej Grupy Pileckiego, który zakończył się wyrokiem kary śmierci, który prezydent Bierut zamienił na 25 lat więzienia dla twojego taty Tadeusz i dla Marii Szalangowskiej. Natomiast utrzymał wyrok kary śmierci dla Witolda Pileckiego, którego nie ułaskawił. No wiemy doskonale też z dokumentów, że Bierut był sowieckim agentem, więc to pewnie też tutaj wiele mówi na ten temat, ale kończąc nasze spotkanie dzisiejsze, chcę ku ostatnim scenom filmu także się zwrócić, kiedy to Tadeusz spacerujesz po cmentarzu Powązkowskim i odwiedzasz piękne grobowce oprawców i sędziów, którzy grali główne role w tym procesie, natomiast no, smutną konstatacją jest to, że szczątki doczesne Witolda Pileckiego do dzisiaj nie zostały odnalezione. Wrzucone do dołu śmierci. Gdzieś, właśnie, bezimiennego. To może Jarka poprosimy o puentę, tak? No bo ja już się nagadałem, to teraz reżyser. Ja sobie tylko pomyślałem, nawiązując do innego filmu, w którym też Tadeusz się wypowiadał. Chodzi o film Warszyc, inny wróg, cel ten sam. Tam była taka scena, takie wydarzenie, gdzie zmaltretowanych żołnierzy Warszyca z wbitymi gwoździami w głowę nawet, zmaltretowanych no, okropnie, ubecy wywożą do pustego poniemieckiego bunkra po to, żeby okoliczna ludność znalazła te zwłoki, żeby zobaczyła, co się może stać z innymi partyzantami, co się może stać z ludnością. Chodziło o zastraszenie, ale to był chyba jeden z niewielu przypadków, gdzie te zwłoki po prostu trafiły mimo wszystko w ręce ludzi, gdzie te osoby mogły mieć po prostu groby. A tu chodzi o po prostu o upodlenie, o takie to totalne upodlenie, o to, żeby to, co jest też i w wielu filmach nawet PRL-owskich, po to, żeby tych bohaterów dodatkowo tak, jak to robili bolszewicy, upodlić tym, że się ich wrzucało do gnojówki, na podkłady kolejowe. Głównie chodzi o to. Ja się do tej pory zastanawiam, skąd się wziął ta nazwa, kryptonim klasztor. Do tej pory nie wiem, nie daje mi to spokoju, ale jeżeli równoległa druga akcja rozpracowania trzeciego zarządu winu jest nazwana kryptonim zboczeńcy, no to już też pokazuje, że ci ubecy po prostu robili to celowo, żeby odczłowieczyć tych ludzi po prostu. Łatwiej jest ich wtedy zabijać. Natomiast co się dzieje z oprawcami, z całym legionem tak naprawdę oprawców, bo mówimy też i o sędziach, no oni sobie dożywali spokojnych emerytur. Jeden z nich tam zajmował się bodajże szachami, no, czyli pączki w maśle. To jeszcze też pokazuje nasze czasy, gdyż warto pamiętać, myśląc o dzisiejszej Polsce, że do Polski
wyeksportowano ze wschodu no, o kilkadziesiąt do 100 tysięcy, nie wiem dokładnie, popów pełniących obowiązki Polaka. Pełniący obowiązki, ale tak naprawdę nienawidzących Polski, nienawidzących wszystkiego, co polskie, więc jakaś tu puenta. No po prostu sprawiedliwości do tej pory nie stało się zadość, a ta sprawiedliwość powinna w końcu nastąpić. Na to czekamy. Smutna niestety puenta dzisiejszego spotkania, proszę Państwa, ale jeżeli tytuł brzmi rozkaz zabić Pileckiego, to też innej puenty być nie mogło. Dzisiejsze 1700 wydanie Nocnych Świateł dobiegło końca. W ramach cyklu Echa Historii właśnie rozmawialiśmy o tym rozkazie, o tym smutnym, wręcz ponurym rozkazie zabić Pileckiego. Autorzy filmu Kryptonim Klasztor, dopaść Pileckiego byli Państwa i moimi gośćmi. Historyk, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek o żołnierzach niezłomnych i komunistycznych prześladowaniach, prezes Fundacji Łączka i prywatnie syn żołnierza, najbliższego współpracownika Witolda Pileckiego, Tadeusz Płużański. Bardzo dziękuję. Kłaniam się, dziękuję bardzo. A także historyk, dziennikarz, publicysta, twórca filmów dokumentalnych, reżyser i współscenarzysta filmu razem z Tadeuszem Płużańskim, Jarosław Mańka. Wielkie serdeczne dzięki. Serdeczne dzięki, prawda. Dziękuję Wam panowie, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi Państwo się podzieliliście na Facebooku, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie jak zawsze Państwa zapraszamy podczas programu. Przeczytam tylko jeszcze ku może pocieszeniu taki bardzo interesujący wpis, który pojawił się od pana Rafała na Facebooku. Co roku odbywa się rajd konny trasą ucieczki rotmistrza z Auschwitz do Koryznówki w Nowym Wiśniczu. Część tej trasy wiedzie przez moje podkrakowskie rodzinne strony. W trakcie rajdów ułani upamiętniają Pileckiego m.in. w klasztorze w Alverni i w domu Piotra Mazurkiewicza w Tyńcu, gdzie uciekinierzy otrzymali pomoc. Panie Rafale, bardzo dziękujemy za tą informację. Pozdrawiamy pana i wszystkich uczestników tych rajdów śladami Witolda Pileckiego. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się 4 razy w tygodniu tuż po 23 na 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zapraszam na wtorkowy wieczór. Rozmawiać będziemy o tym, jak docenić i pokochać siebie. Gościem jutrzejszego wydania będzie Izabela Antosiewicz, Państwa ulubienica, przytulam.pl, trenerka mocnych stron, certyfikowana przez Instytut Gallupa, autorka książek rozwojowych, w tym najnowszej, świeżo wydanej o poczuciu własnej wartości. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.